Zarówno dla portu morskiego, jak i naszego miasta niesłychanie ważna była sprawa portu serwisowego farm wiatrowych, które już niedługo powstaną na Ławicy Odrzanej. Jest to ważne dla rozwoju naszego miasta, mówiła podczas dzisiejszej konferencji Anna Mieczkowska. Ważne jest to dla nas z powodów oczywistych, a mianowicie chcemy wciąż przełamać i takie działania podejmujemy, żeby przełamać monokulturę gospodarczą. Chcemy dywersyfikować naszą gospodarkę i tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju innych branż poza branżą turystyczną i uzdrowiskową. I szanowni państwo, podejmowaliśmy razem z prezesem Arturem Lijewskim szereg działań, które miały doprowadzić do tego szczęśliwego finału, jakim jest dzisiejszy dzień i podpisanie tego listu intencyjnego. I muszę państwu z dumą powiedzieć, że nasz port, port w Kołobrzegu, jest gotowy do tego, aby być portem serwisowym. Co to oznacza dla nas, mieszkańców i dla gospodarki, i dla dalszego dynamicznego rozwoju naszego miasta, nie muszę państwu tłumaczyć, ale patrząc na to z punktu widzenia prezydenta miasta, na pewno doprowadzi to do wzrostu zatrudnienia, czyli generowane będą nowe miejsca pracy, kompletnie niezwiązane z branżą turystyczną. Korzyści z bycia portem serwisowym poza powstaniem nowych miejsc pracy to także rozwój gospodarczy, poprawa infrastruktury, edukacja oraz rozwój umiejętności. Obecność farmy wiatrowej może stworzyć możliwości edukacyjne i szkoleniowe dla mieszkańców, w tym programy stypendialne i kursy zawodowe, które przygotują Kołobrzeżan do pracy w przemyśle odnawialnych źródeł energii. I wreszcie to, co dla nas wszystkich mieszkańców jest bardzo ważne, to sprawy związane z niezależnością energetyczną, bo sprawy związania czy też integracji z odnawialnymi źródłami energii na pewno mogą ustabilizować tą sytuację na rynku energetycznym i to, co ja też uważam, to bezpieczeństwo energetyczne, które jest niesłychanie istotne dla mieszkańców, będzie zagwarantowane. Podpisanie dzisiejszego listu intencyjnego z Orlen Neptun dotyczącego nawiązania długoletniej współpracy w celu stworzenia bazy serwisowej dla morskich farm wiatrowych jest kamieniem milowym w sprawie, nad którą Zarząd Portu Morskiego wraz z miastem pracowało kilka lat. Będziemy portem serwisowym, będzie nasz port się rozwijał dalej, a my jesteśmy z panem prezesem dumni, że dzisiejsze podpisanie tego listu intencyjnego to takie zwieńczenie, takie wielkie święto w porcie kołobrzeskim. Dzisiejszy dzień pokazuje, jak wiele pracy, którą wykonaliśmy w przeszłości, jak ona się opłacała do wykonania na terenie portu, dlatego że dzisiaj mamy partnerów, i dzisiaj obecność państwa jest jakby dowodem na to, że właśnie jest tutaj bardzo duży potencjał, o którym przez wiele ostatnich lat mówiliśmy i o który dbaliśmy o to, żeby jego rozwijać. Według Artura Lijewskiego ten list intencyjny będzie też takim dalszym krokiem do nawiązania dalszej współpracy o pozyskiwanie nowych narzędzi do tego, żeby wykorzystać potencjał kołobrzeskiego portu. Myślę, że to też jest taki dobry sygnał i apel, aby zachęcić wszystkich, zachęcam tutaj z tego miejsca też, wszystkich do wspólnej promocji i do wspólnego przygotowania wspólnej oferty regionalnej do nawiązania współpracy z branżą szeroko rozumianą offshore'ową, ponieważ to przyniesie tylko korzyści nie tylko dla portu, dla miasta, ale dla całego regionu. Pani prezydent tutaj powiedziała o nowych miejscach pracy, tylko warto tutaj wspomnieć, że te miejsca pracy nie będą liczone w setki, a w tysiące. To są naprawdę bardzo, bardzo duże, przed nami bardzo duże zmiany, o których nie jesteśmy w stanie jeszcze sobie pewnie też wyobrazić, ale to małymi kroczkami właśnie będziemy o tym opowiadać i się do tego przygotowywać. Co ważne, zawiązana dzisiaj współpraca to współpraca na wiele lat. Żywotność takiej farmy wiatrowej to ponad 25 lat. Cała druga faza polskiego offshore'u to jest niezwykle duże wyzwanie, mówił podczas konferencji członek zarządu grupy Orlen Neptun. Dlatego, że na samej Ławicy Odrzanej Orlen Neptun i w ogóle Orlen dysponuje 4 sajtami, które są niemalże równoważne Bełchatowowi, to jest ponad 4 giga. To jest ogromne wyzwanie i ogromna odpowiedzialność, bo to jest bezpieczeństwo państwa, również energetyczne. Dzisiejszy list intencyjny to pierwszy taki list w zakresie portu serwisowego dla drugiej fazy. To jest pierwsza tego typu sytuacja, jeżeli chodzi o projekty drugiej fazy. Ogromnie się cieszymy, że to miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, będzie się rozwijać i będzie ten port serwisowy miał wpływ na to, w jaki sposób będzie też budowany łańcuch dostaw, jak będą tworzone miejsca pracy, jak będzie się rozwijał region. Co jest dla nas niezwykle istotne, ponieważ stawiamy bardzo mocno na rozwój local contentu i stawiamy bardzo mocno na to, żeby jak największa
ilość środków, inwestycji, podatków, które będą generowane przez rozwój offshore wind, pozostawała w Polsce i pozostawała również lokalnie. Dlatego, że każde z państw, które rozwijało offshore wind, dbało o to, ażeby te inwestycje były alokowane na ich terenie. Dość powiedzieć o niemieckim, szkockim, brytyjskim czy norweskim.